Dzień dobry, witam hodowców, hodowczyni. Dobry. Witamy Daniela Kulwickiego. Witamy Tomka Czaplińskiego. Kłaniam się. Co tam, jesteśmy u mnie na posiadłości przy gołębnikach lotowych. No Daniel przyjechał trochę pośmiać się, pobajerować, jakie zamianki porobić w gołębiach. Wiadomo, dokładnie. Też od Daniela na wiosnę przywiózł mi na lotowy, bo jak się śmiałem wcześniej. Na wspólny gołębnik. Do Syberii, dokładnie. Fajnie. Nawet mogę podziękować kolegom, bo naprawdę dużo miałem prezentów. Nawet Daniela jest 7. lotnikiem u mnie w oddziale w Dysze. Kilka jest gołębi, naprawdę super lotników. Podziękowania dla wszystkich kolegów, którzy mi sprezentowali jak co roku. No co to ma z Danielem, wiadomo. Tomaszu, zapytam na samym początku, no bo jesteśmy już po sezonie, no jesteś praktycznie już, no wyniki u was są w oddziale. Jesteś, no można powiedzieć, po większości wspólnych gębników, bo jeszcze jakieś kilka wspólnych gębników. Tak, które uczestniczę, że jeszcze. Jakbyś miał w kilku słowach powiedzieć, jaki to był sezon dla ciebie, na wspólnych gębnikach i w związku? Znaczy sezon podług sezonu, że był ciężki, to uważam, że tak, udany, no po prostu jakieś sukcesy były, większe, mniejsze, no o wspólnych gołębnikach mówimy, czy nawet Daniel, czy tego, no były i gołębie z lotu danego pierwsze, były gołębie z finału, też łatwiejszy finał był, uważam, z wiatrem, odbił się gołąb 4., 5., chyba w 20 miałem 4, mogły być tak samo, Daniela mógł być pierwszy, tak samo mógł być mój pierwszy się odbić, mówię o Rogowie na przykład tego. Drugim wspólnym gołębnikiem, czy Witnica była też fajnie, było 17 gołębi, czy 18 na noc, w tym dwa moje, 3 sztuki obleciały bardzo. A sezon, jak ciężki uważam, że sezon. Dużo oddziałów młodych, dużo pogubiło. Chociaż no, u mnie tam nawet tak na taką ilość jak lotuję, aż tam tak dużo nie zgubiłem, tam około 30 paru sztuk brakuje od samego początku. Niemała ilość ta do lotu. A co tam wspomnieć? Wiadomo, od kogo miałeś gołębie, no tak wiadomo, jest, nie? Dokładnie, no, to podratował Daniel mnie i tego. Powiem coś na temat Daniela, bo Daniel miał dosyć wysoko gołębia na Rogowo. Na tym trzeci z tego ciężkiego lotu, znaczy z tego ekstra finał, dokładnie, tak, trzeciego miałem. Jako 6. No. Dokładnie, tam też pod łysym jest, tam kilka sztuk fajnie przyleciało. No, uważam, że z takiego lotu na 100, tam chyba 16 czy 20 jest gołębi, to tam około 20 jest moich. Daniel też ma kilka sztuk fajnych i mniejszą ilość miał włożonych czy tego. Po prostu no, ciężki był ten ekstra finał, bardzo jak to ekstra, śledzi. Aby finał trochę taki był lżejszy. Dokładnie, nie? Tak, taki finał, a półfinał był bardzo taki wymagający, fajne gołębie już się pogazały, czy moje biły, czy Daniela, czy no dokładnie, pierwszego, drugiego miałem z półfinału w Rogowie, fajnie drużyny się ustawiły, ale no to pokazuje, że to trzeba no, nie tylko gołębie mieć, tylko z półfinału to ja miałem, szły na finał 4. as i 6. u mnie. No, a u mnie pierwsza i druga drużyna ruszała i 4 gołębie w jednej drużynie i pokazało, że też można przegrać. I to tylko są gołębie i to nie jest zawsze, że wygrywa Kulwicki czy Czapliński, czy po prostu to jest pewne. No, w młodych gołębiach to nigdy pewne, nawet jako w oddziele lotując to, chociaż później opowiemy i tego, sukces był super drugi rok z kolei, ale to tylko są młode gołębie, ale po prostu mogą. Ale dla nas lepiej, czym ciężej, to lepiej. Tak. Jednak ja wolę, żeby były loty pod wiatrem. No to ja was zapytam, no bo zdania były trochę takie podzielone. Co uważacie na temat właśnie finału i ekstrafinału na Rogowie? No bo dystans był dosyć sporny na ekstrafinale. Jakie są wasze odczucia, opinie? Ja będę zawsze za takimi lotami, może nie aż tak ciężki, jak był ekstrafinał, bo mogło jeszcze kilka fajnych gołębi ten sezon po prostu być już na gołębniku i mógł, czy ja z powrotem wrócić do mnie na hodowlę, na pewno by wzmocniły to hodowlę. Ale no, jestem za takimi gołębnikami, które po prostu robią te finały 500-600 km co najmniej, bo selekcjonujemy już w Rogowie, jesteśmy od samej początku, no to
selekcjonujemy pod takie loty i wiemy, że można 3-4 loty prowadzić, a na finale się rozczarować. Bo to, jak wcześniej na kilku filmikach powiedziałem, że my gołębie selekcjonujemy w oddziale na 340 km, 350 ostatni lot jest do oddziału. A już 600 młody dostaje całkiem inne gołębie, muszą być i twardsze, po prostu muszą siły rozłożyć, żeby wykonały te... Tomek, no ale też trzeba powiedzieć, że kupujemy asy, nie? No, tak jak w moim przypadku, no tam parę tych asów kupiłem, bo w tamtym roku kupiłem... Dodać, Daniel, bo może nie wszyscy wiedzą, ty jesteś hodowcą, który nie jest zrzeszony. Nie, ja nigdzie nie lotuję, nie. Tylko na wspólnych gołębikach. Tak, tylko na wspólnych gołębikach i tak mało ilości mam, bo tam mam na to chwilę 60 gołąbków, ale selekcje no, robię takie dosyć, no jak coś tam trzy razy coś tam nie uda się, trzy razy w roku tam nie, ten, trzy połączenia wyjdzie, i coś nie wyjdzie, no to już usuwam, nie, ale kupuję, no tak jak w tamtym roku kupiłem asa, tam 3 lata temu tam coś kupiłem z asów, tam chyba czwartego. W tym roku czekamy na aukcję, pewnie się będzie trzeba wzmocnić. No i powiem szczerze, i że też nasze gołąbki dają asy, nie, no bo dwa lata temu, co to czarny był mój pierwszy as, czwartego asa miałem, rok temu miałem czwartego asa. Także no i Tomek też miałeś tych w asach, nie? No w asach miałem dokładnie i drugiego miałem i czwartego, no przez ale tyle lat. Tomek, ale dokładnie. Pierwszego nie miałeś jeszcze. No pierwszego. A ja miałem. I pierwszego bym ja z finału nie miałem. I po prostu dążymy do tego, no, dlatego, tak, raczej wrogowie akurat nie miałem, bo na innych wspólnych gołębnikach miałem, tak, i miałem u Kacpra i tego, w Gorzowie też pierwszego miałem, zresztą pierwszym asem był z moich gołębi u Lewandowskich z Wąbrzeźna, no, jakieś te gołębie są po prostu, które, no jest potencjał, widzę, że jest potencjał. A na jakie wspólne gołębniki czekasz na finał, gdzie są twoje gołębie? Wspólny gołębnik Kaszuby, też fajnie tam klaruje. Się, zresztą z półfinału był pierwszy z lotu, jak Renata Czaplińska. Ale na ciebie, tylko na żonę. No jest i na mnie, i na żonę po prostu. No ale jak ktoś orientuje się, to wiadomo. Jak żona wygra, no to później lepsze prezenty ma. No. Nie, od jakiegoś czasu żonie wkładam lepsze. To takie, taki jestem z życia bardziej zadowolony, bo ma chęć pracy, jak pojedzie. Zresztą była też na zakończeniu na Kaszubach, to jak Renata Czaplińska wstaje, no to ona już taka dumniejsza. Ja trudno, taki jestem. Czyli Kaszuby jeszcze jakiś wspólny. Tak, i zdrowy ptak u Rafała Czyżewskich w Chrusie. Ścielu. Też tam jest, chyba w sobotę nawet finał jest i też ładnie teraz w niedzielę siadały chyba trzeci czy czwarty, tam szósty, dziewiąty z lotu, już takiego 200, tam nie wiem, 60 było kilometrów czy ileś, to już, ale to jeszcze długa droga, jeszcze finał do wykonania i jest ten. Że się może dużo zmienić. Tak, dokładnie. To jeden tydzień lecą, a drugi przepadają bez tego, ale to jest to, jak mówię, żołnierze giną, gołębie też będą. I to jest walka i do końca nie ma co być pewny. Na gołębie to nieraz rozczarowały i nieraz rozczarują. To i zawiodą. Do ciebie, Tomek, ostatnie pytanie, zanim przejdziemy, abyś mi opowiedział trochę więcej o wynikach w oddziale, ale powiedz mi, i ty w sumie, Daniel, też, jakie gołębie na wspólnych gołębnikach wam się najbardziej sprawdziły? Bo myślę, że to wiele osób też będzie interesowało. Jakie linie, jakie rasy, jakie gołębie dawały wam najlepsze potomstwo, które potem latało na wspólnych gołębnikach? No, co tam, różne gołębie w każdym danym roku. Na przykład no, takim moim drugim asem, co pamiętam, to był Popiotka, wnuk Jaguara, Piotkowego Bugały. Gołębie, które teraz był z półfinału, to była cała para Karola Paszka. Tak, dokładnie. Zresztą ósmy as też był po prostu z Karola Paszka całej ale pary. Ale Daniel przypadkiem nie miał asa w tamtym... Czwartego asa miałem, ale to dwa lata temu. Bo w tamtym roku miałem też czwartego asa, ale to miałem po Mazurowe. Taką mam samicę, ona była pierwszym asem na Kozigłówkach, ja ją odkupiłem. No. I to też były paszkowe gołębie? Mazurowa nie. Taka, tego, nie. To dwa lata temu, co miałem pierwszego asa i czwartego, to pierwszy as był po Merwę, a czwarty as właśnie był po paszkowych. A u mnie nawet jeszcze z drapy, z Poker Face'a, czy po prostu mam trzech dzieci, wiesz, Poker Face'a to olimpijczyk i tego to naprawdę, tego MB drugi z finału był, w tamtym roku odkupiłem, ten co dwa razy czy trzy razy pierwszy na Rogowie wskakiwał i się odbijał, zginął później na finale, nie dał rady, ale naprawdę to był gołąb
wtedy. Ja ogólnie na rodowody tak nie patrzę, bo może tam się nie znam tych, jakie tam są hodowcy, ale czołowe gołębie trzeba kupywać. Pierwsze asy. Tak, to zresztą to dobrze, ładnie się no. u ciebie te czarne wybijają. No. Dużo zadowolony zresztą, co u mnie sprezentowałeś, to też obleciały. No, to... Można powiedzieć, że Tomek się śmiał, że daj na wspólny gołębik do Syberii, to zobaczymy podłupnego. No i tu żeśmy się założyli trochę z Tomkiem, no i trochę Tomek przegrał. I trzy lotniki muszę teraz oddać za gołębie lotowe. Do lotowania do tak, oddziału? Tak, dokładnie. Okay. Powiedział, że jak wytrzyma z moimi i coś tam będzie dobrze. Mówi, ale lepszy nie był od mojego. Ale w lotnikach będzie mówi, to przychodzisz i trzy lotniki ci daje najlepsze. A my, dobra. Nawet dzisiaj przyjechał pewnie. I dzisiaj przyjechałem po nie. Loty się już skończyły, to już będzie mi tu grzebał i wybierał. Ale Tomek, będę miał pierwsze gołębie, które będą w rodowodzie, a Tomek Czabliński. Także... rodowody chcesz. Tak, rodowody też. I to, nie, no fajnie, fajne gołębie i tego. No to co, no, ratujemy się, wzajemnie się. Tego to nie ma w gołębiach, że nie, tego nie możesz dostać i tego, bo może po tym nie, polecą. To nie ma reguły, tak jak ja wcześniej powtarzam. Uchowasz 6-7 mutków, 1-2 przekazuje i to jest to, dlatego większą ilość rodziny, jak wykupuje, to trzeba większą ilość. W tamtym roku kupiłem asa, pierwszego asa, uchowałem z dwiema samicami 7 sztuk i co, żaden. Tego nie ma. A ja wykupiłem 10 i uchowałem 4 i 2 obleciały na przykład. Czy tego, a może tylko właśnie na wspólne, raczej na oddział. No. Ale to jest tego. Ostatnie pytanie do Daniela. Czy cię nie kusi, aby się zapisać do związku, żeby lotować, no tak jak Tomek? Kusi Tomka ograć. Nie, no kusi mnie, żeby Tomka ograć, żeby go tak troszeczkę zdenerwować można. Nie to, że tam pozytywnie ten, bo tam się tak, znam już kupę lat i tak dalej. Żeby usiąść zakończenie razem. Dokładnie, wypicie, to tam zawsze było dobrze i ten i zawsze będzie, bo tam nie o ten. Ale no może kusi, ale po prostu sam nie dam rady, nie? Ciężko jest, w oddziele trzeba pracować, dlatego, czy Wiktor wcześniej na filmie powiedział, że jeszcze parę lat nie wygram na stare, czy po prostu dobrze, bardzo dobrze nie będę lotował, chociaż lotuję, uważam średnio, dobrze, jestem zadowolony, bo tego czasu brak na stare, tak jak jeszcze później opowiemy od młodych, czy tego, to te 5 tygodni, 6 są wakacje, jest syn, jakieś podloty, karmienia na godzinę tego i są później efekty na młode, dlatego na młode są, a na stare jest 14 lotów, czy 16. Staś, jeden tydzień zepsujesz, masz po całym. To jest konkurencja, czy w moim oddziale, czy wiele innych oddziałów jest silnych, że jest bardzo mocna. Tam nie można błędu popełnić. Trzeba żyć 2 miesiące tylko gołębiami. Wakacje sobie odłożyć wszystko, a ja będę dawał, ja będę chował na wspólny gołębik do Syberii, będę Tomka dawał i będę go ogrywał, no niestety. Nie, no. Właśnie nie będziesz ogrywał, tylko będziesz sobie selekcjonował. Aha, ta para jest na oddziele, drugi lotnik, czy 7 lotnik oddziału. Daje radę, już tą parę i w końcu się zapisuje oddział. Refiny takich 5 par maj, chowa po 6 młotków i stado piękne, ma wyselekcjonowane. Znaczy to tam, no ja bardziej kupuję pod wspólnego gołębnika. Ja czy one wiem, się nadają do tego? Znaczy na oddział, prędzej bym powiedział, że na oddział się nadają, bo na wspólnych gołębnikach jednak wykonują te 340 km czy, i dopiero są później przeskoki. No to tym bardziej służą. Ze wspólnego gołębnika to jak najbardziej, wiesz, szybkościowo też służą, bo na wspólne też nie wolno twardzieli dawać samych, bo nie ugra się drużynowo. Tam, bo muszą tam gołębie się ścigać, naprawdę konkursy tak samo robić. I tego, no, żeby szybkie, wiesz, są gołębniki, a niech sezon podpasuje, że będzie bardzo szybka prędkość i tego, i muszą być naprawdę ścigacze. No, wygrywają z kitli, to są, wiesz, szybkie gołębie. No, hodowcy, sezon gołębi młodych zakończony, nawet się może pochwalimy, stąd były młode lotowane. Znaczy, no, nawet można się pochwalić, że bardzo dobrym wynikami, bo 3 razy mistrz, wszystko co było do wygrania w oddziele, wygraliśmy. 3 razy mistrz, bardzo dużo lotników mamy, bo na 13 pierwszych lotników w oddziele 12 jest moich, trzeci jest aby nie mój, pierwszy, drugi lotnik, czwarty, piąty, szósty, no ale ten, naprawdę fajnie się spisały młode, zresztą w tamtym roku też wszystko wygrałem, tak jakby wcześniej mówiłem, czy gdzieś, czy na młode mam trochę czasu, 5 tygodni czy coś, to poświęcam, uważam więcej czasu, trochę syn jest, pomaga mi ze studiów, to czy wywieźć, czy karmienie, zresztą ja nie kłamię, cały czas są na pełnym karmiku, to nawet nie karmik, tylko taki podspód pod karmiki, w tej chwili mają wybrane te lepsze ziarka, były tutaj lotowane,
Zaczynałem tam 154 sztuki, pewnie 130 parę skończyłem sztuk po 5 lotach. Mieliśmy teraz 340 km. W niedzielę przyciężko było bardzo, no ale stado zaleciało 6 czy 8, raczej czy 9 naraz. Szóstki się u nas liczyły, w 20 sekund wskoczyły, wszystkie odbiłem. Prowadziłem już 2 loty wcześniej, wszystkie kategorie utrzymałem. Chciałbym podziękować nawet kolegom za prezenty, które przyczyniły się do tego wyniku, można powiedzieć, bo nawet najlepszy lotnik oddziału jest prezentowany od kolegów. Zresztą mało w tym roku miałem swoich własnych, od 3 lat czy 4, można powiedzieć, inny gołąb wygrał lotnika u mnie na klatce, ale to dziękuję wszystkim kolegom, którzy mi sprezentowali. No ja jestem na gołębie młode, bardzo zadowolony, zresztą wcześniej za stare loty wspominałem, to też jestem zadowolony. Na 2 ostatnie maratony włożyłem takie średnie gołębie, bo na pierwszym maratonie zgubiłem najlepszą samicę, która 7 była lotniczką w oddziele. I stwierdziłem, że wynik, może dla kogoś jest ważny, że wszystko zrobił za wyniki, a ja chcę mieć gołębie i nawet od 2024 zacznę inaczej lotować, że szybkich, dobrych gołębi nie będę mordował, że muszę 840 km w upale wykonać. To nie jest, nawet kulka metalowa w życiu się psuje, a to jest żywa istota i stwierdziłem, że naprawdę dobrych, szybkich gołębi to nie jest, że wychowa się ich nie wiadomo ile, a stracić jest w momencie, chwilę, tak jak mnie nie ma w sezonie lotowym starym, to też nie przyuważę, po prostu coś zdrowotnie, czy coś masy więcej nabierze, czy nie ma tych treningów w tygodniu zrobionych i można się pozbyć w momencie naprawdę dobrych, wybitnych gołębi, których i tego młode. Nie woziłem, żeby ktoś nie powiedział. Jeden tydzień, 3 razy, 2 razy w tygodniu najwięcej wywiozłem. Ostatni tydzień, co teraz właśnie w tym tygodniu, w niedzielę mieliśmy. Dzisiaj jest poniedziałek, dlatego jest firma u mnie Pigebook, bo zdjęcia robiliście na Rogowie. To raz wywiozłem w środę, tylko że naprawdę ktoś powie dużo kilometrów, znaczy dużo, 140 km w środę, ale no, w sobotę mieliśmy tydzień wcześniej lot. Uważałem, że nabrały masy, przyciężkę się robiły i walnąłem, miałem taki podlot 140 km, wiadomo, około 2 godzin w powietrzu, 1,5 godziny było za mało, a później w czwartek je dotknąłem, trochę się spanikowałem, że w niedzielę będzie ciężko, że po prostu takie są przyostre. I nawet w piątek nie wypuściłem szczerze na oblot, żeby nabrały masy, podsypałem jeszcze jem lepiej, coś tam jakieś białko czy coś wspomogłem je w piątek rano. I później, chociaż nie karmię w soboty, ale były teraz troszeczkę podkarmione, żeby się napiły wody, że to będzie ciężko. I tak było, że 5 godzin prawie lotu bez 7 minut do mnie, 340 parę kilometrów leciały bez 9 minut, 5 godzin. No, przymordowane gołębie, jak zegar odpinałem, około 20 brakowało, po zegarach przyleciało, dzisiaj widziałem, że też dolatują, że tam małe straty, kładłem około 131 sztuk, no to mówię, no to 23 gołębie zgubiłem przez 5 lotów i tego. A jakie gołębie się wyróżniały na loty gołębi młodych? No gołębie, co tam na końcu, na ostatnim locie 5 pierwszych się moich odbiło, 6 odbił się Piotka Bugały, prezent, to były bardzo późne młode, nie wiem, 8 czy 9 obleciało. Dokładnie. Później tam się od Daniela Kulwickiego miałem prezencie, też się odbiły fajnie, ale mówię, no, 5 moich tego z małego Toma chyba właśnie w tych 5 gołębiach pierwszych było, dwie takie szybsze gołębie z Jaguara, Mustangów, o, fajnie latają u mnie ciemne gołębie, zresztą 3 dzieci posiadam, syny Mustangi, Poker Face, no wszystko jest takie, tylko że po prostu miałem późne młode dla siebie, do końca maja obstawiałem wspólne gołębniki, początek czerwca nawet przekładałem w lipcu, 4 lipca od Łukasza Witka sprezentowałem, przywiozłem i od Karola Rybickiego z Sochaczewa, ale te gołębie po prostu za 2 tygodnie zacząłem trenować, bardzo dobre gołębie, i no nie dały rady, bo były bardzo młodymi gołębiami piszczącymi i tego.
zawsze starałem się te młode już skończyć 20 czerwca, 15, 20 najpóźniej, żeby odłożyć i kuracje jakieś porobić, wiadomo, przebadać, bo stwierdziłem, że zawsze trzeba przebadać młode. Nawet w tym roku nie miałem takiego ADN-a. Od kilku lat, w 17 takie największe co tego, ale szczepię właśnie młode i staram się, że nie chorują. Zresztą używam różne wspomagacze na jelita, na to, żeby to z Wiktorem, nawet u Wiktora na filmie po Pigę Łądrze, wiesz, podajemy na jelita tego, co mówiłem i to sprawdza mi się. Tak, to dużo tego się stosuje i może nie tani środek, ale na pewno ma te włoski, odbudowuje i jelita, adeno się robi od jelit, nie funkcjonuje to jakieś krople od czasu, tak jak nawet z Wiktorem rozmawialiśmy, czy sami stosujecie w hodowli, że te jelita, żeby ruszyło tego i wtedy karma lżejsza, jakie są upały, a było taka, chociaż pełno mają, ale tak się nie objadają, bo są przyzwyczajone od początku, bo no, wyjeżdżam w drogi bardzo wcześnie rano i wracam nieraz późno i żona coś tam posypie i dlatego no, dyscypliny takiej u mnie nie ma, ale to może to dlatego skutkuje, że te efekty na młode są. Dużo jedzą, ale i dobrze trenują. Godzinę czy dwa wyskakują i trenują, dlatego to mnie po prostu jak przylatują, no to staram się właśnie w soboty nie karmić, żeby trochę reagować na głos i wskakiwała. Zawsze się znajdą jakieś 4-5 przesiadywało od początku konkursu do końca, ale mam dużo fajnych lotników, nie wiem, nie jest to może tak jak w 19, nawet dzisiaj wspominaliśmy w 19 roku, co na młode wszystko wygrałem, to tak samo wkładłem 134 sztuki, 129 konkursów z czwartego lotu, czy coś, 30 wtedy, czy 15 pierwszych w oddziale, jakaś przerwa i znowu to miałem 94 czy 8 lotniki z 4 z 5 konkursami. Tutaj aż tak procentowo może 80-90 się w konkursie nie brało, ale 60 pod 70 konkursów brałem, zresztą no, widać po lotnikach, że w 20 chyba 16 sztuk jest naszych lotników w oddziele w pierwszym 20, aby trzeci nie jest nasza, 12 później pierwszych czy tego, no co to więcej. Ja ci to jeszcze na koniec zapytam już tego materiału, ponieważ jest po sezonie, czy planujesz jakieś zmiany, modyfikacje, przebudowy, czy było coś w sezonie, co ci przeszkadzało i chciałbyś to przerobić? Nie, tak naprawdę jeszcze o tym nie myślałem. Chciałem zobaczyć, ile zostanie młodych. To tak wczoraj mieliśmy zakończenie, to aż tak nawet o tych gołębiach nie myślę. Na pewno będzie częściowo młode przeniesione tam gołębnika do magazynu, żeby latały jako roczne. I pewnie z jeden gołębniczek tutaj zostanie kilka rocznych, coś zobaczymy. No, a tutaj później znowu na drugi rok młode będą. No, jakoś tu się sprawdza, już pamiętam, że kilka razy były tu lotowane młode z bardzo dobrym efektem. Bo gołębie mają tutaj cały czas wojlerę, do której mają dostęp? Tak. I tak nawet przechodne są gołębniki tutaj sobie chodzą w wolierze, karmię jedne poidło, żeby dlatego nie jeden karmik, tylko duża deska. Zresztą jak karma leży cały czas, to one automatycznie wszystkie nie jedzą, że naraz, że się nie mieszczą, tylko jeden se zje, dziubinie, drugi podejdzie. U mnie to się sprawdza, próbowałem na krótko, jakoś... Nie wiem, nie wychodziło mi to po prostu, nie umie głodzić czy tej wagi, czy po prostu chyba krótko trzymać, trzeba bardzo dużo trenować. Ja naprawdę dwa razy w tygodniu, mówię, jeden tydzień przysięgam, trzy razy wywiozłem, to miałem taki wolniejszy tydzień chyba dokładnie, ze wspólnikiem nie pracowaliśmy i w którymś tygodniu trzy razy wywiozłem, a tak to dwa razy w tygodniu, środa, piątek i środki... Od Piotrka Bugały, po prostu na jego środkach, na podpowiedziach też dużo. I efekt jest. Dwa lata z kolei, co tak pamiętam, co teraz przez dwa lata ostatnie, wszystko wygrywane na młode. Stare, w całości tam szósty byłem, z 50 już wcześniej mówiłem dalej. 15 czy któryś, ale to się tego wcale nie wstydzę powiedzieć i ten, żeby ktoś, aby tyle czasu poświęcił czy gołębio. Zresztą dziękuję żonie za pomoc, bo tak to nawet nie byłoby takich efektów, żebym ja był w piące, czy na stare w oddziele, czy w dysze się kręcił, ale od
kilku lat się kręcę, 7., 6., 10., 9. Czy tego jest dobrze, żona trochę pomoże, znaczy trochę, bardzo dużo z rana i tego na młode prędzej, po prostu sami tak już urlop, wakacje w firmie tak nie idzie, jak taki mam okres, ale ja sobie w tym roku 3 razy czy 4 wyjechałem chwilę z kolegami odpocząć w krótkie weekendy, ale to nie było, że jakaś przeszkoda dla mnie, stare gołębie były. Tak, nie przywiązuje. Co, to musi samo przyjść, efekt sam, tak jak właśnie przychodzi na młode i na stare. Uważam, że kiedyś przyjdzie, że drużyna się buduje z fajnych 50 rocznych, zostało po lotach. Nie mordowałem w tym roku na 800, nie kładłem rocznych, tak to ogólnie lubiłem lotować do końca, ale fajne wtedy, w tamtym roku też wygrałem, fajnych lotników zostało. I zobaczymy, drużyna się taka naprawdę... Uważam, że klaruje, ale to jakieś niezauważenie, jakaś choroba się tego, ten i można się z gołębi pozbyć przez jeden lot, przez hodujesz, czy drużynę robisz, a jakieś niepowodzenie, tak to jest z gołębiami. Czy mam po sezonie okres pierzenia i co tak teraz? No, tak, jak twoje hodowli będzie teraz przebiegało? No, bardzo dobra karma, wspomagacze na pierzenie, oleista karma. Będą po prostu pierzyć, będą siedzieć do końca, a chyba nawet nie będę jeszcze ich przenosił, tylko w grudniu czy w styczniu, żeby po prostu z tego stresu, żeby nie wstrzymały mi upierzenia. A gołębie zamknięte czy takie? Nie, zamknięte. Ja naprawdę nawet stare mam zamknięte po sezonie, od razu, nie wiem, z tydzień latały, bo później na wiosnę dużo zerwało, w tym roku mi 5-6 skrzydeł, ale no, żeby one nie przeszkadzały na oblotach żonie, bo no, nie chcą słuchać, nie wchodzą, bo trochę coś roczne później tu zaglądają, bo były tu chowane tak samo rok temu i jest problem. A jak się z tym radziłeś właśnie? Znaczy jak na wiosnę wypuściłem, to nałożyłem 3 dni, po prostu wypuściłem i musiały zajść do żercia. Tak, dokładnie. Nie chowałem młodych po lotnikach, dlatego tam nie zależało mi jajka, tam czy koledzy, czy tego wzięły, no to po prostu jakieś sztuczne leżały, no to w końcu zajrzał tam, wojlery tam były, od grudnia czy od stycznia siedziały, no to musiał i tego. A w sezonie później, jak wyczuły, że tu jest młode, otwarte, czy coś, to co i raz tam 3-4 sztuki sobie zaglądały. I może też motywacja była, bo widziałem, że nawet fajny efekt, jak wszedł tutaj, ja go zakoszowałem stąd, to później fajny konkurs robił i tego, że jednak coś tu był i ciągnął tego, no ale... Także tyle. Pozdrawiam. Tyle, dokładnie. Pozdrawiam. Zapraszam on może na aukcję. Wybierzemy fajnych parę sztuk z najlepszych gołębi chowanych teraz jesienią. Naprawdę towar, który polecam. Zapraszam na aukcję. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.